Mamy nasz cykl nauczań, życie z wiary. Wiemy, że rozbudowa naszej wiary jest inwestycją nie tylko w to życie tutaj na ziemi, ale i w wieczność. Wiecie, że będziemy kiedyś odbierać nagrody, tak? Do nieba pójdziemy wszyscy, ale z nagrodami będzie różnie. Jakkolwiek one będą wyglądać, te nagrody, to jeśli można je mieć, to trzeba je mieć. Jest o co zawalczyć. I kluczem do tego jest nasza wiara. Czyli naszą wiarą zarówno nasze życie tutaj na ziemi jesteśmy w stanie podnosić do granic możliwości tej ziemi, tak naprawdę, i również poprzez życie na coraz wyższym poziomie sukcesu jesteśmy w stanie przez to inwestować w naszą wieczność. Rozumiecie? Paweł to rozumiał. Paweł rozumiał to. Paweł wiedział, że rozwój jego życia jest zależny od rozwoju jego wiary. On to rozumiał. I rozwój naszego życia jest zależny od rozwoju naszej wiary. Musimy się rozwijać w wierze i to jest najważniejsza sprawa tutaj dla Ciebie i dla mnie na ziemi. Musimy się rozwijać w wierze. Musimy rosnąć w wierze. Ponieważ wiara jest walutą tej ziemi. Wiarą płacimy za sukces. To wiarą właśnie płacimy za sukces. Przez wiarę jesteśmy w stanie sięgnąć po wszystko, co w sferze naturalnej jest dla nas nieosiągalne. Wiarą możemy zmienić rzeczywistość zdrowotną, finansową. Wiarą możemy zmienić rzeczywistość w naszych relacjach z innymi ludźmi. To właśnie za pomocą wiary. I nie za pomocą czegokolwiek innego. I tą wiarę trzeba rozwijać. Ona musi być rozbudowywana. I tak samo jak nie ma końca bogaceniu się. Na przykład ludzie mówią, ja chcę tylko tyle mieć pieniędzy. Dobrze, no to jest twoja sprawa. Rozumiesz? Tyle, ile będziesz miał pieniędzy, tyle będziesz mógł dóbr za nie nabyć. Tylu będziesz mógł ludzi pobłogosławić, tyle będziesz mógł zbudować kościołów, sierocińców, tylko tyle, ile będziesz miał. A rozumiesz? To bardzo proste. A więc im więcej będziesz miał, tym więcej będziesz mógł zrobić. Ale każdy ma prawo powiedzieć, chcę mieć tylko tyle. I tak samo wierzę. Każdy może powiedzieć, chcę mieć tylko tyle. Wystarczy mi wiary. Nie muszę jej więcej zdobywać. Natomiast moja filozofia jest inna. Ja chcę na maksa. Ile wlezie, ile naczynie wytrzyma. Rozumiecie? Ile wytrzyma naczynie? Na maksa. Dlatego jestem fanatykiem wiary. Fanatykiem wiary. I wszystko w moim życiu ustawiłem przez wiarę. 20 lat blisko tak chodzę. A więc ten cykl ma na celu rozwój waszej wiary. Dzisiaj chcę mówić o takim kolejnym elemencie, o którym wiedza jest niezbędna, abyśmy prawidłowo funkcjonowali. Coś wam powiem. Zanim zacznę. Jak powiedziałem wam, kończyłem ten list do Efezjan. Mówiłem już to kilkakrotnie, ale jest to dla mnie o tyle nie tylko fascynujące, ale i bardzo ważne. Ponieważ tłumaczenia naszych Biblii są straszne, dramatyczne. Więc tłumaczymy ją od nowa i w związku z tym
Skończyliśmy już teraz do Galacjan i Efezjan i tam jest taki fragment, który jest bardzo ciekawym fragmentem dotyczącym akurat tego, co, o czym będę teraz mówił. Paweł tutaj w 6 rozdziale, 18 i 19 wersecie uczy tego, jak mają się modlić wstawienniczo. I mówi, że modlitwa wstawiennicza jest jednym z elementów tak zwanej zbroi Bożej, która tutaj jest tak nazwana. To zbroja Boża jest tak zwana, nie? Tak naprawdę to jest uzbrojenie Boże, nie zbroja Boża, to jest uzbrojenie Boże. On tutaj uczy, jak wygląda uzbrojenie Boże, którego mamy używać, bo to nie ma mowy, tak jest zbroja, coś tak to mówi. Ale on w 18-19 wersecie to mówi. I teraz w 19 wersecie mówi, żeby również za niego się modlić wstawienniczo. I ten zapis wygląda tak. I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Tak wzięli to przetłumaczenie. Ale ten tekst jest dramatycznie inny. Dramatycznie. Słowo za, które tutaj jest jakimś, nie wiem co to jest, zaimek, przyimek, spójnik, nie znam się na tym dokładnie, jak to się nazywa, co? Powiedz, Nina, zaimek? Dobrze, zaimek. No i teraz, no i czytam przy. To tutaj jest zupełnie inne greckie słowo. To jest słowo greckie mówiące wzwyż, wysoko, jak najwyżej. Rozumiecie? Do góry. A oni napisali za, bo oni tego nie mogli zrozumieć. I słowo mowa to jest słowo logos. A słowo logos, wbrew opiekowej opinii, nie oznacza zapisanego w Biblii Słowa Bożego. Słowo logos to jest słowo oznaczające zebrany materiał dowodowy. To jest zebrany materiał dowodowy. I Paweł tutaj mówi tak do nich. Módlcie się wstawienniczo, inaczej. Za pomocą modlitwy wstawienniczej podnoście wzwyż wszystkie aspekty mojego życia, abym stał się logosem, czyli materiałem dowodowym. I gdy śmiało będę otwierał usta moje, aby szerzyć królestwo, ten logos był dla ludzi dostępny. On mówi, módlcie się, żebym był logosem. Rozumiecie, o co chodzi? On mówi, módlcie się, żebym był materiałem dowodowym. Podnoście moje życie w modlitwach tak, żebym był materiałem dowodowym. Ktokolwiek mnie spotka i zobaczy, jak żyję, to żeby automatycznie spotkał Jezusa. On tego chciał. On w ogóle ich nie prosił, żeby oni się modlili, aby on miał odwagę. Nie, to jest bzdura. Nam to tak przetłumaczyli, bo im tak było wygodnie było zrobić. Rozumiecie? Bo Biblia jest potwornie lękowo przetłumaczona. To lękowo. To grupy ludzi, którzy mieli najwięcej problemów z lękiem tłumaczyło. Ja to zobaczyłem już przez te dwa listy tylko. I się bali. Cały czas ten Bóg to był w takiej pozycji, proszę Ciebie, broń nas, chroń nas, otaczaj nas, żeby nam się kurcze w pupkę nic nie stało. Takiego Boga mamy przedstawianego. A Paweł w ogóle nie prosi o to nawet. Paweł mówi, podnoście w modlitwach moje życie. On nie mówi, chrońcie mnie w modlitwach, brońcie mnie w modlitwach. Mówi, podnoście życie moje. Żeby jakość mojego życia była logosem. O to mu chodziło. To był Paweł. Paweł apostoł nasz. I dlatego my musimy posiadać wszystkie potrzebne nam rzeczy związane ze wzrostem w wierze. Musimy mieć materiał dowodowy. Ludzie mają problemy z wiarą. Wiecie dlaczego? Bo nie mają na czym zasadzić wiary. Ludzie, wiecie, na czym zasadzają wiarę? Jestem z Chrystusem. Mówię, ale numer. I co ty uważasz, że to, że jesteś z Chrystusem, że się narodziłeś z Bożego Ducha? To co ty uważasz? Że to jest grunt? To żaden grunt. Wiary nie buduje się na tym, że Chrystus jest twoim Panem. Wiarę
buduje się na tym, co powiedział Chrystus, twój Pan. Oby ludzie mniej wzywali imienia Jezus, a więcej byli posłuszni temu, co Jezus powiedział. O to się modlę i niech tak będzie błogosławiony Kościół. Oby mniej wzywali imienia Jezus. Oby mniej szukali Jego obecności. A więcej przykładali wagę do bycia posłusznym słowom Jezusa. Bo jakby ludzie byli posłuszni słowom Jezusa, rozumiecie? To by ich wiara rosła. Bo wiara jest z czego? Ze słyszenia słowa Chrystusowego. Z tego jest wiara. Wiara nie jest z tego, że się modlimy w innych językach i patrzymy w niebo. Z tego się nie bierze wiara. Wiara się bierze z tego, że bierzemy słowo Jezusa i mówimy: od dzisiejszego dnia będę szedł tak, jak mówi to słowo, a twój Święty Duch, który jest mocą twoją we mnie, będzie je po tej drodze prowadził. Tak robi chrześcijanin. A rozumiecie? Chrześcijanin. Chrześcijanin. Tak robi. A taki chrześcijański buddysta, to są chrześcijańcy buddyści. Oni siedzą. Jezu, widzisz mnie. Jezu, jesteś ze mną. Jezu. Mantra. Pieprzona, protestancka mantra. I nie chcę, żebyście byli chrześcijańskimi buddystami. Chcę, żebyście byli Chrystusowcami, chodzącymi w mocy Świętego Ducha, używający broni Świętego Ducha, uzbrojenia Bożego, oręża Bożego. Zamiast skupiać się na Jezusie, skupcie się na nauce Jezusa. Zamiast się na Jezusie skupiać. Jezusa w ogóle nie obchodzi skupianie się na Nim. Jezusa obchodzi skupianie się na Jego nauce. On tu nie przyszedł na tą ziemię, żeby się na Nim skupiać. Bo jest napisane, że nie miał postawy ani urody. Nie było się na czym skupić. Rozumiesz mnie? Nie było. On przyniósł naukę. Naukę. I Paweł, apostoł, głosił tą naukę. Jezus przyniósł nową filozofię życia i Paweł głosił tą filozofię, bo to ta filozofia jest myślą Bożą. Jezus przyniósł myśl Bożą. Dlatego powiedział: miejcie wiarę Bożą, opartą na myśli Bożej. Rozumiesz? A nie skupianie się na Jezusie. Kościół jest wykrzaczony, bo robi takie rzeczy. Ja już dawno przestałem to robić. Rozumiecie? Ja nie mam drobnych. Nie mam drobnych. Nie chcę się rozdrabniać. Ja biorę słowo i obwarowuję je wiarą. Ja mówię: Jezu, to Ty powiedziałeś. A Twój Święty Duch powtarza jedynie po Tobie. Co mówi Słowo? Że Duch Święty przypomina nam wszystko, co powiedział Jezus. A ludzie mają takie w ogóle odpalone rzeczy w głowach, że się w pale nie mieści. Ich nigdy Jezus nie powiedział. A ludzie nie mają w głowach i myślą: to tak jest? Ja mówię: no nie. Ale mi tak powiedział Duch Święty. Nie powiedział ci tak Duch Święty. Bo Jezus tak nigdy nie powiedział. To nie był zamysł Jezusa. To, co ty masz w głowie. Musicie posiadać materiał dowodowy, aby wasza wiara miała być na czym zasadzona. Wiara nie wisi w powietrzu. Wiara się opiera na prawdach Bożych. Prawdy są mocne, silne, surowe. I ta wiara to wiara w te rzeczy. Rozumiesz? Musicie być świadomi, jak są skonstruowane rzeczywistości, jak jest skonstruowana rzeczywistość duchowa, żeby wiedzieć, na czym się stoi. Woli wstępu. Chcę mówić dziś o grzechu.
Pierwsza wzmianka o grzechu w Biblii jest w 1 Mojżeszowej 4:7. Mówi Bóg do Kaina, który zabił Abla i nakłamał wszystkim dookoła. Podejrzewam, że wielkiego audytorium nie miał w tamtym czasie. Ale generalnie nakłamał nawet Bogu. I Bóg mówi tak do niego. A od 6. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się Twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, udźwiczy czyha grzech. Kusi Cię, lecz Ty masz nad nim panować. Pierwsza informacja o grzechu. Starodawna. Pierwszy raz się pojawia to słowo. I słowo użyte tutaj na grzech to hebrajskie słowo chatcha, co oznacza winę. Jest to dokładnie wina, czyli przewinienie. Co to ma taki korzeń w takim starożytnym hebrajskim słowie hat, co tłumaczy się nie trafić, robić źle, stracić, zgubić drogę. Oto grzech. Nietrafienie, zrobienie czegoś źle, stracenie czegoś, czyli utrata czegoś, zgubienie drogi, którą się podążało. W Grece grzech określa się jako hamartia, to znaczy błąd, przewinienie. I słowo to wywodzi się od chybienia celu, pomylenia się, zabłądzenia, utracenia jakiegoś terenu, utracenia uczestniczenia w czymś i też utracenia przewidzianego pozytywnego losu. A więc widać, że grzech nigdy w zamyśle Bożego przekazu nie był związany ze sferą, jakąś sferą, na przykład moralności, religii, rozumiecie to? Jakiejś formy, jakiej w ogóle formy cząstkowej. Na przykład w oczach Boga nie ma czegoś takiego, że są dziedziny grzeszne i dziedziny bezgrzeszne w życiu ludzi. Nie ma dziedzin grzesznych i bezgrzesznych. Grzech to szeroko pojęte zbłądzenie, popełnienie błędu, zrobienie czegoś w sposób nieodpowiedni, zły, w taki sposób, że się coś straciło, coś zagubiło, że się straciło jakąś drogę, oddało się jakiś teren. Czyli zobaczcie, grzech jest stricte związany z błędem i ze stratą. Popełnia się błąd i w wyniku tego błędu następuje jakaś strata. Oto jest Boży ogląd tematu grzechu. I trzeba nam rozumieć, jaki to jest ogromny obszar. To nie jest mały obszar. To nie jest coś takiego, że grzechem jest na przykład zabicie, albo że grzechem jest kradzież. To nie jest to. To nie to. Bo ja, jak badam pismo, ja się przyglądam tym rzeczom, to są w ogóle, to są na przykład takie rzeczy. Ukraść coś komuś, prawda, na przykład sąsiadowi swojemu w tamtych czasach, to był grzech, tak? Ale napaść na Filistyńczyków i wyrznąć im wioskę było w porządku. Rozumiesz? Kradzież owcy u sąsiada Żyda był grzechem. Ale wybicie w ogóle mężczyzn, kobiet i dzieci w sąsiedniej wiosce filistyńskiej był w porządku.
Rozumiecie, o czym ja mówię? To jest bardzo duża rozpiętość tematu grzechu. Czyli grzech nie dotyczy jakiejś dziedziny. W ogóle zapomnijcie o tym temacie, że istnieją dziedziny grzeszne, bezgrzeszne. Nie ma takich dziedzin. Chcę, żebyście grzech postrzegali jako błąd, wskutek czego następuje zawsze, podkreślam grubą linią, strata. Błąd i strata. I przed tym chce nas chronić Bóg. Przed tym. Przed stratą. Dlatego uczy nas nie błądzić. Rozumiecie? Jak ja słyszę te protestanckie w ogóle teksty, czy tam protestanckie, katolickie, każde. Co to jest grzech? Rozumiecie? Grzech, jakie to jest spłaszczenie tego tematu. W ogóle nie. Widzimy zatem, że grzech jest niczym innym jak swego rodzaju błędem, który niszcząco wpływa na życie człowieka, który ów błąd popełnia, oraz na ludzi, na których ów człowiek ma wpływ. Zobaczcie, to się mnoży. Człowiek popełnia błąd, w wyniku tego odnosi stratę i wszyscy ludzie, których ma wpływ, automatycznie stają się pasywnymi uczestnikami jego grzechu, czyli jego błędu. Rozumiecie, jak to się rozeszło od początku? Zaczyna wam się rysować, dlaczego Jezus musiał przyjść na ziemię i umrzeć za grzechy ludzi, bo to była maszyna nie do zatrzymania. Każdy człowiek, który błędnie postępował, po pierwsze odnosił porażki, po drugie, jego błąd zaczął wpływać na społeczeństwo, na które on miał wpływ. Rodzinę, miasto, region i tak dalej, i tak dalej. To się szerzyło jak zgorze. Rozumiecie? Ludziom grzech to się kojarzy z jakimś czarnym w ogóle bytem, który się przemieszcza. Ale grzech to nie jest byt. Grzech to nie diabeł, grzech to nie demon. Grzech to błędne postępowanie, w wyniku którego przychodzą negatywne konsekwencje. Oto jest grzech. Nie można zatem grzechu zawęzić do, tak jak powiedziałem, moralności, religii. Grzech to szeroko pojęty błąd. Co to jest błąd? To jest niezgodność z obowiązującymi regułami. Na przykład. To jest niewłaściwe posunięcie. To jest też fałszywe mniemanie o czymś. To jest błąd. Na przykład ludzie mówią... Zobaczcie, coś wam teraz powiem. To też może wam przynieść i uwolnienie. A może też niektórzy z was trochę zbić stropu. Ja kiedyś byłem zwolennikiem takiego myślenia, że... Ja takie coś robię, posłuchajcie. Że Bóg nie poczytuje mi grzechów, których nie jestem świadomy. Ja miałem takie myślenie. Natomiast sam czpień tego myślenia jest chory. W ogóle Boga nie interesuje poczytywanie nam grzechów. Bóg to nie jest postać, która kolekcjonuje nasze grzechy. To w ogóle nie jest taka postać. Że nam to poczyta, tam to nie poczyta, to nam spisze, tam to nam spisze małą literką, a to większą literką. To nie ma takiego Boga. To się w takiego Boga nie wierzy, bo jak się w takie coś wierzy, to wiara krzywo rośnie. To jak Michał kiedyś powiedział, to nie ma, że ktoś nie rośnie, tylko że krzywo rośnie. I potem taka rośnie hybryda, drzewo rośnie w bok. Rozumiesz? Nie ma znaczenia, czy grzech jest świadomy, czy nieświadomy. Chodzi o to, że przynosi nam negatywne konsekwencje. Jakie ma znaczenie, czy ty jesteś świadomy grzechu, czy nieświadomy? Rozumiesz? Jeśli i tak ponosisz konsekwencje. I tak, i tak. I tak, i tak. To nie jest kwestia tego, czy ty jesteś świadomy, czy nieświadomy, że to ma wpływ na twoją relację z Bogiem. Nie.
wpływ na twoje życie na ziemi. Przyjaciele, nie stać nas na to, żeby być nieświadomymi grzechu. Nie stać nas. Nie stać nas, żeby sobie usiąść i powiedzieć, jak ja nie wiem czegoś, to mnie tam Bóg z tego nie rozliczy. Bóg nigdy cię nie będzie rozliczał w ogóle z tematu grzechu, w ogóle zapomnij. On już rozliczył kogoś za twoje grzechy. Przeszły, teraźniejsze i przyszłe. Na imię miał Jezus, z zawodu był Chrystusem. On Jego rozliczył z twoich grzechów. Ale nawet jak jesteś nieświadomy grzechu, a grzech w twoim życiu się znajduje, to będzie do twojego życia pompował śmierć za pomocą szeregu różnych porażek. Mnie nie stać, żebym był nieświadomy grzechu. Dlatego ja postanowiłem, że będę świadomy wszystkiego w moim życiu. Ponieważ ja mogę być świadomy wszystkiego w moim życiu. Nie zepchnę w swoim życiu niczego na boczny tor, nie schowam, nie upchnę i nie powiem, że jestem nieświadomy. Będę badał moje życie, abym się dowiedział, czy nie ma tam ukrytego grzechu. Bo nie zamierzam odnosić porażek w życiu. I nie robię to ze względu na Boga. Bo z Bogiem to ja mam w porządku przez Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela. Ja nie mam z Bogiem napięków. Rozumiesz? A więc nie interesuję się grzechem z uwagi na Boga, tylko z uwagi na mój osobisty sukces na ziemi. I na nagrody, o które zamierzam zabiegać, a które otrzymam od tegoż Chrystusa. Bo jeśli będę chodził w grzechach, to będę niesprawny i nie będę mógł, rozumiecie, robić rzeczy, które przyniosą mi w wieczności nagrody. Grzechy są różne. Mają różne wymiary i różne konsekwencje. Każdy z nich jest niszczący. Każdy z nich wymaga, aby się od niego odwrócić, czyli zmienić myślenie i działanie tak, aby przestał działać. Czyli każdy grzech w naszym życiu wymaga utylizacji. Każdy grzech. Nie ma mały, duży. A rozumiecie? Często ludzie mówią, już się uporałem z takimi grubymi sprawami w moim życiu. Ja mówię, ale czemu mi to mówisz? Czy chcesz, żebym cię pochwalił? Co mam ci zrobić? No, mówi, nie wiem, co masz mi zrobić. No. Ja mówię, nie ma znaczenia, że się oporałeś z grubymi rzeczami. Musisz się oporać ze wszystkim. Ze wszystkim. Nie z grubymi rzeczami. Co mnie grube rzeczy? To w twoim mniemaniu one są grube. Bo one na przykład jakoś najbardziej cię dusiły, a ty nawet nie wiesz, jakie są krzywizny, które przynoszą ci w ogóle porażki. Rozumiesz? Tak jak powiedziałem, grzechy mogą być świadome i nieświadome, bez względu na to, jakie są. Są niszczące. I nie bawimy się w ogóle z tą chorą filozofią, bo jak czegoś nie wiem, to z tego nie będę rozliczany. W ogóle nie będziesz rozliczany. W ogóle weź zapomnij z tym rozliczeniem. Co? Ludzie to w ogóle jakiegoś mają demona księgowego w sobie ciągle. Jakiś księgowy piekła, rozumiesz? Siedzi w nich ciągle liczyć. Ile tam pozytywnych, ile negatywnych. W ogóle weź. Bóg się z tobą rozliczył. Jesteś rozliczony. Rozliczony znaczy usprawiedliwiony. Usprawiedliwiony znaczy rozliczony. Kropka. Już koniec liczenia się z Bogiem. Już zapomnij o tych w ogóle działaniach. Przestań w ogóle się bawić w te liczenie z Bogiem. Nie dziel sobie tych grzechów, bo jak kogoś, proszę ciebie, utłukę, to z Bogiem to tam będę musiał o tym porozmawiać. Rozumiesz, o co chodzi? Ale jak sobie zostawię tą maleńką obsesyjkę, że w szklance muszę mieszać zawsze w prawą stronę 3 razy, bo ja sobie nie smakuje, to nic się nie będzie działo. Będzie się działo. Będzie się dokładnie to samo działo, co byś komuś łeb urwał. Wiesz dlaczego? Bo to jest obsesja.
Masz obsesję, masz zniewolenie, Powinieneś od tego momentu natychmiast zacząć mieszać w drugą stronę i to dwa razy. Od razu, żeby wyjść ze zniewolenia. Jak chodzisz po domu i musisz w ogóle, wiesz, jak coś jest nie tak, rozumiesz? Nie mówię o pragmatycznym ustawianiu rzeczy w domu, ale są ludzie, którzy w ogóle jak im przestawisz coś w domu, rozumiesz, przestawisz, mają zdjęcie tak, ustawisz im tak. Przestawisz. Rozumiesz? Ja byłem w takich domach. Ja byłem. Coś ustawione po ciebie, przestawił. Położył. Ja mówię, ale numer. Rozumiesz? Czym innym jest pragmatyzm? Porządek, ład, to jest zupełnie inna sprawa. A czymś innym jest obsesja. Obsesja to jest taki sam grzech, jak morderstwo. Rozumiesz? To w ogóle nie ma znaczenia. I to przynosi ci szkodę. Dlaczego? Bo jest w stanie w jednej chwili taka mała obsesyjka wybić ciebie z okresu skupienia na rzeczy ważnej. I koniec. I masz pozamiatane. Już jesteś wybity. Popełniłeś grzech. Poniosłeś konsekwencje. Grzechy dzielą się na dwie kategorie. Jedną są grzechy na śmierć. Jedna kategoria to jest grzech na śmierć. Druga kategoria nie na śmierć. Grzech na śmierć jest jeden. Nieprzyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Nie ma innego grzechu na śmierć. Nie ma takich rzeczy jak grzechy śmiertelne. Rozumiecie, chrześcijanie wierzą w grzechy śmiertelne. Popełniłem grzech śmiertelny. No jaki? No mówi, tak się zdenerwowałem na Boga, że naubliżałem Panu Jezusowi, mówiłem o Nim brzydkie słowa, mówiłem ch i tak naubliżałem Bogu i idę do piekła teraz. Usiądź, mówię. Jak powiedziałeś do Pana Jezusa, powiedz jeszcze raz. Mów. Ja mówię, i co myślisz? Jak powiedziałeś tak do Pana Jezusa, to coś Mu zrobił. Co Mu zrobiłeś? Uważasz, że uraziłeś Boga? Uważasz, że Bóg jest osobą urażalną? Wierzysz w urażalnego Boga? Wierzysz w Boga, który ma focha? Takiego Boga uwierzyłeś? Na czym wiarę swoją zbudowałeś? Na jakim Bogu masz wiarę zbudowaną? Uważasz, że ten, który stworzył tchnieniem swoich ust niebo i ziemię, jest w stanie się obrazić dlatego, bo twój dziwaczny stan emocjonalny spowodował, że mu naubliżałeś? Nie. Nic mu się nie stało. Jest jeden grzech śmiertelny. Grzech nieprzyjęcia Jezusa Pana jako Pana i Zbawiciela. Nie ma czegoś takiego jak odrzucenie Boga, jak się narodziło z Bożego Ducha. Jak ktoś się narodził z Bożego Ducha, nie może odrzucić Boga. Proszę bardzo, odrzuć wątrobę teraz. Odrzuć trzustkę. Odrzuć takie rzeczy. Możesz to zrobić? Nie możesz, bo to jest część ciebie. Rozumiesz? Jesteś zrośnięty z tymi elementami. Nie można się wyprzeć Boga. Ludzie, którzy to robią, po prostu mają ciężkie stany psychiczne. Po prostu. To ludzie pozaburzani psychicznie. Odchodzą od Pana. On odchodzi teraz od Pana. Jest napisane w ogóle, gdzie się przede mną skryjesz. Wejdziesz na skałę, będę tam. Pójdziesz na pustynię i tam będę. Co ty chcesz zrobić? Gdzie ty chcesz odejść? Jesteś ze mną zrośnięty, nie możesz ode mnie odejść. W ogóle nie można odejść od Boga, się narodziło z Bożego Ducha. Nie można popełnić grzechu śmiertelnego. Grzech śmiertelny to nieprzyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, bo przez to się idzie do piekła. Przez to. Przez nic innego się nie idzie do piekła. Przez to. Tego grzechu nie można naprawić po śmierci.
Nie można iść do czyśćca katolickiego. Tak jak ostatnio tutaj z moim przyjacielem rozmawialiśmy, i do czyśćca protestanckiego, bo nie wiem, czy wiecie, jest czyściec protestancki też. Tak, jest tak zwana ciemność zewnętrzna. Nie wiedzieliście? Chwała Bogu. Katolicy uczą, że idzie się do czyśćca, tak się to nazywa, a protestanci to lepsi, bo przeczytali w Ewangeliach teksty takie Pana Jezusa różne i w tych głowinach sobie poukładali, mówią, że jest ciemność zewnętrzna i tam gdzie do ciemności zewnętrznej pójdziesz i tam oni dokładnie nie wiedzą, co się tam będzie działo, ale generalnie tam masz być podrasowany do tego stanu, żeby w tym niebie móc mieszkać. Taki czyściec protestancki. Tak, tam się dojrzewa do obrazu Chrystusowego. Przez tysiąc lat tam się będzie dojrzewać. Rozumiecie, co to będzie? Protestanci są mistrzami świata. To są mistrzowie, to w ogóle powymyślali. Rozumiecie? Nie ma dla nas czyśćca, nie ma ciemności zewnętrznych, nie ma takich rzeczy. Rozumiecie? Nie ma. A dla tych, którzy nie przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela, również tych rzeczy nie ma. Nic nie mogą załatwić już po śmierci. Nic. Po prostu zgrzeszyli na śmierć. I Jan mówi, o takich się nawet nie módlcie. Nie módlcie się. Katolicy się modlą o ludzi, którzy umarli. A Jan mówi, nie módlcie się o nich. Bo oni popełnili grzech na śmierć. Dokonali takiego wyboru. Pozostałe grzechy nie są grzechami na śmierć. Czyli pozostałe grzechy to nie są grzechy, za które spotka cię śmierć wieczna. Obojętnie, co byś nie zrobił w swoim życiu przed nawróceniem czy po nawróceniu, to nie spotka cię śmierć wieczna. Rozumiesz? Niemniej jednak, każdy grzech powoduje szeregi konsekwencji. Ja bym chciał, żebyście mieli tą głęboką świadomość, bo my nie możemy być ludźmi aroganckimi w temacie grzechu. Łaska, ona nie powoduje, że konsekwencje grzechu nie następują. Rozumiecie to? Wiecie, to jest w ogóle nieprawda. Bo ludzie myślą, ludzie odrodzeni z Bożego Ducha myślą, nie wszyscy, ale wielu myśli w ten sposób, że nawet jeśli zgrzeszę, to w ogóle, ponieważ jestem z Chrystusem, przeproszę za to Boga, to wszystko będzie dobrze. Nie o to chodzi, że między tobą a Bogiem będzie źle. Chodzi o to, że grzech, którego się dopuściłeś, rozumiesz? On niesie konsekwencje. I musisz zrozumieć, że one mogą być bardzo różne. Bardzo różne. Każdy grzech otwiera drogę demonu. I trzeba sobie potem poradzić z tymi demonami. Nawet jeśli się spokutowało, to wielokrotnie z tymi demonami trzeba sobie poradzić. Wiele grzechów też niesie konsekwencje, z którymi człowiek nie jest w stanie sobie później poradzić. Bo nie każdego wiara sięga do tego stopnia, i tutaj, bo to zaczyna być w ogóle bardzo złożona rzecz. Nie każdego wiara sięga do tego stopnia, żeby potem z takiego grzechu, że tak powiem, z takich konsekwencji, wyjść obronną ręką. Bo jeżeli człowiek nie posiada należytej miary wiary i władował się w jakiś system grzechu, to on później może mieć naprawdę poważne kłopoty. To nie oznacza, że te kłopoty będą wciąż. Bo jeżeli się szczerze opamiętał,
to teraz zrobi wszystko, aby jego wiara rosła i będzie w ogóle umiał radzić sobie z tym. Ale ja się pytam, po co to? Po co spędzać życie na radzeniu sobie z konsekwencjami grzechu, skoro można nie grzeszyć? To jest prostsze. To mniej kosztuje. Łatwiej jest wiarę swoją rozbudowywać w tą stronę, aby nie grzeszyć, a nie żeby radzić sobie z konsekwencjami grzechu. Bo to szkoda czasu. Mamy jakiś czas na tej ziemi. Każda robota związana z tym, aby konsekwencje grzechu eliminować, zabiera nam czas i energię życiową. Czas i energię. Ja często rozmawiałem z ludźmi, którzy byli w ogóle w patologiach przez długi okres czasu, wierzącymi ludźmi, przychodzili i płakali, mówią, kurczę, ile czasu straciłem, co mam zrobić? Ja tylko zawsze patrzyłem, jaki jest stan tego człowieka. Jeżeli widziałem, że ten człowiek jest w miarę taki stabilny, to siadałem z nim i mówiłem, słuchaj, szczerze, nic. Nie cofniesz lat. Nie cofniesz lat. Słuchajcie, przesiedziałem 10 lat w więzieniach. Nie cofnę lat. Ja sobie mogę mówić takie rzeczy teraz. Pan mi błogosławi, idę teraz z Panem i to jest wszystko prawda. Odnoszę sukcesy, halleluja. Ale dycha w plecy. Dycha w plecy, przyjaciele. Nigdy nie cofnę tych lat. I ja przestałem się już dawno temu oszukiwać, bo są takie iluzyjne myśli. Teraz Pan mi odda w dwójnasób. Przestań. W ogóle ludzie w ogóle z Boga robią dziwaka takiego. Myślą, że on to w ogóle takie ma, że on to takie, on zasady ustalił, ale takie sobie pozostawił mysie dziury, przez który przechodzi co jakiś czas do ciebie, wystawia łebek i mówi, halo, jestem Bogiem łaski, mam dla ciebie super pomysł. Ponieważ cię lubię szczególnie, to dawaj, dziurką przelecisz naokoło. Nieważne, co było. Dycha w plecy. I nic z tym nie zrobię do końca moich dni. I będę żył 120 lat minus 10, które straciłem na siedzenie w więzieniu. Rozumiecie mnie? Nie zrobię nic już. Bo jest napisane jak wół w Starym Testamencie, że tylko raz Pan zatrzymał słońce, kiedy Jozue ciął wrogów. Raz stanęło słońce i więcej nie stanie. Rozumiesz? Następnym razem zgaśnie. Następny etap ruchu słońca będzie. Zgaśnie. Ale nigdy już nie stanie czas. I na przykład to jest konsekwencja jakaś. Rozumiecie mnie? Konsekwencja. Konsekwencja. Nie chcę, żebyście żyli iluzjami. Bo życie iluzją jest chore. Ja musiałem przestać żyć iluzją. Stoję dzisiaj z Duchem Świętym, stoję dzisiaj w mocy Boga i od dzisiaj zaczynam jakieś ruchy, ale tego, co wczoraj straciłem, nie odzyskam. Nie odzyskam. Są rzeczy, które przez krzyż mogę odzyskać, przez wymianę krzyżową, rozumiecie? Ale nie wszystko się odzyska przez wymianę krzyżową. Nie ma takiej obietnicy na krzyżu, rozumiesz, że odzyska się stracony czas. Nie ma takiej obietnicy na krzyżu, że odzyska się straconą młodość. Takich obietnic nie mamy z krzyża, przyjaciele. Rozumiesz? A pewnych rzeczy nie zrobisz. Rzeczy, które powinieneś zrobić, mając 20 lat, nie zrobisz ich w wieku 60 lat. Po prostu ich nie zrobisz. Zrobisz inne. Tak samo cudowne. Ale nie tamte. A rozumiesz? Grzechy świadome wymagają uznania ich za grzech i odwrócenia się od nich. Z grzechem świadomym jest
Prosta rzecz. Grzech świadomy uznajemy za grzech, dlatego nazywajcie grzech grzechem. Jeżeli analizujesz swoje życie, widzisz, że jesteś w grzechu, czyli w jakimś błędzie, no to to widać. Tam jest taki fajny zapis, na przykład to jest dla właśnie ludzi, zarówno takich, którzy, bo są takie dwie frakcje w Kościele. Jedna to jest niedowrażliwiona, druga przewrażliwiona. No jest trzecia jeszcze, która jest normalna, nie? Ale na przykład ta przewrażliwiona, na przykład ona przewrażliwiona mówi, żeby tylko nie z ciała, żeby to nie były uczynki ciała, żeby to nie ciało, żeby to nie ciało. I chodzą się spinają. Tak? Ci tacy niedowrażliwieni, to nie zależy, czy to ciało, czy nie ciało, tak idą, się toczą po prostu, nie? A jest napisane, jawne są uczynki ciała, wystarczy wziąć i przeanalizować. Jawne są, jawne, jawne. Czyli są grzechy jawne. Jak grzech jest jawny, to go widać, słychać, czuć wszystko. I nie możesz powiedzieć, że ty nie wiesz, bo ty wiesz. A więc, po pierwsze, uznajesz ten grzech za grzech, nie nazywasz go inaczej, nie nazywasz słabością, bo to jest moja słabość, bo to jest moje wychowanie, bo tak zostałem ukształtowany. Nie, grzech to jest grzech. Derek Prince o tym uczył, w ogóle on łopatologicznie ludziom wykłada, mówi, nazwij grzech grzechem. Ukradłeś, powiedz, ukradłem. Nie mów, było mi potrzebne. Oddam później, pożyczyłem na dłuższy okres. Rozumiesz, o co chodzi? Nie powiadomiwszy właściciela. To nie nazywaj tego tak. Grzech to grzech. Rozumiesz, o co chodzi? Nazwij to. Jak w ogóle jesteś człowiekiem, który się boi, to powiedz, boję się, to grzech. Grzech. Rozumiesz? Jak masz potrzeby lansu, bo kurczę, coś ci tam, wiesz, jak się nie wylansujesz, to wiesz, to cierpisz jak SpongeBob. Rozumiesz? To śmiejecie się? Oni naprawdę śpiewali w ogóle, że jak on śpiewał. Nie Spargo też, ale pierwszy był Patryk. A Patryk nie ma mózgu. I Patryk śpiewał lans potrzebuje lansu. Chodziło o lans i o trans. Tak. Lans potrzebuje lansu. Myśl o lansie, wprowadza mnie w trans, coś takiego. I chodzi mi tak śpiewał, nie? Bo miał ogromną potrzebę lansowania się. Jak masz potrzebę lansu, no to jest grzech. I nie mów, proszę Ciebie, że takie jest Twoje usposobienie, taka osobowość, rozumiesz, o co chodzi? Po prostu musisz się lansować, bo jak się nie lansujesz, to masz niskie poczucie własnej wartości, nie czujesz się dobrze i koniec. Nazwij lans grzechem, bo to jest wszeteczeństwo. Wszeteczeństwo. Wszeteczeństwo to jest lans. I tak to przetłumaczyliśmy już w naszej Nowej Biblii Mocy. Żeby nie wprowadzać ludzi w archaiczne, dziwne słowa, których nikt nie rozumie. Rozumiesz? Po prostu. A więc nazywasz grzech grzechem i następnie odwracasz się od tego grzechu i nie mów, nie mogę. W ogóle zapomnij o pojęciu nie mogę się od grzechu odwrócić. Jeśli odczuwasz brak bezpośrednich możliwości, to znaczy, że jest tam demon. Siedzi demon i trzyma tą sferę. A więc co zrób? Przeklnij demona, zwiąż demona, wyrzuć demona. A następnie odwróć się od grzechu. Nie kombinuj tutaj. Nie módl się. Szkoda czasu. Namierza się grzech, to się nie modlimy. Bo po co? To po co tu się modlić? W jakim celu? W jakiej intencji? Odwróć się od grzechu. Na zimnego indyka. Na zimnego indyka. Grzechy nieświadome wymagają chęci niepopełniania grzechów i ciągłego chodzenia w prawdzie. I teraz o co chodzi? Jeżeli nie jesteś świadomy jakiegoś grzechu, no to nie jesteś go świadomy. Ale jeżeli przyjdziesz przed Boga i powiesz tak, Panie Boże mój, chcę ujrzeć moje grzechy ukryte, tak jak się Dawid modlił. Rozumiesz? I następnie zaczniesz kroczyć w prawdach Bożych, to one się co? Ujawnią, wylezą do wierzchu. Rozumiesz, o co chodzi? Jak żółwie z mułu.
I koniec. Bardzo prosta praktyka. Panie Boże mój, obnaż we mnie grzechy ukryte, czyli nieświadome. Pokaż mi to, a on ci pokaże. Rozumiesz? Następnie zaczynasz chodzić w prawdzie i to wyłazi do wierzchu. Prośba i kroki w prawdzie. I to wszystko. Żadnych w ogóle głębokich, w ogóle analiz, siedzenia w tym głęboko, grzebania się. Czasami bywa uwikłanie emocjonalne, które należy terapeutycznie rozwiązać i ja to świetnie rozumiem. Są takie przestrzenie w życiu. Natomiast podstawa jest taka, że chrześcijanin może powiedzieć, ja chcę znać swoje grzechy ukryte. Nie zamierzam chodzić z jakimś bałaganem ukrytym w moim życiu, Panie Boże. Bo czy to widać, czy nie widać, to i tak śmierdzi. I przynosi mi porażkę. Czy ja to wiem, czy ja tego nie wiem. Jak się określamy względem grzechu? Po pierwsze, jesteśmy duchami i jako duchy nie grzeszymy. Czyli nasz odrodzony duch nie popełnia błędów. A zatem, jeśli nasz odrodzony duch nie popełnia błędów, to w nim jest rozwiązanie na każdą sprawę i prowadzenie do każdej sprawy. Trzeba tylko chcieć z niego korzystać. Trzeba przestać być myślicielem i człowiekiem, który się buja na emocjach. Trzeba być człowiekiem modlitwy, a wtedy z twojego odrodzonego ducha będą płynęły informacje bieżące do każdej dziedziny życia. Mniejsze, większe, różne. Jako dusza i ciało jesteśmy narażeni na grzech. I to jest normalna sprawa. Chodząc po tej ziemi, jesteśmy narażeni na grzech. Rozumiesz? To się może do nas przylepić. Dlatego tak ważną rzeczą jest orientacja. Musimy być zorientowanymi ludźmi. Nie aroganckimi. Rozmawiałem z jednym człowiekiem tutaj od nas z kościoła, będzie chciał, to będzie to świadectwo składał. Opowiadał mi o rozwoju finansowym u siebie. I fajna rzecz mi powiedział. Z czego, z jakich rzeczy zrezygnował? Jakie odrzucił rzeczy? Zbędne rzeczy podrzucał. Muzykę, rozmowy z ludźmi. Rozumiesz? Odrzucił. A po co ma być dekoncentrowany? Są ludzie, którzy wsiadają do samochodu, ludzie wierzący. Pierwszą rzecz, co robią, włączają radio w samochodzie. Radio słucha w samochodzie. Odważny człowiek. Odważny brat w Chrystusie, siostra. A w radiu raport z koronawirusa. Przedzielony, rozumiecie, informacjami o tym, kto umarł, kto okradł kogoś, kto coś zniszczył i jak jest ciężko. W międzyczasie wrzucona muzyka. Muzyka, która mówi o tym wszystkim, co Bogiem nie jest. 15 minut przebywania w samochodzie. Ile nagrzeszył? I koniec. Stać go na to, twardzie. Mnie nie stać. Miękki jestem. Cholery nie dbam o swoje wnętrze. Nie słucham raportów o koronawirusie. Rozumiecie? Nie słucham zbędnej paplaniny. Nauczyłem się nawet po angielsku wychodzić z różnych rozmów z ludźmi. Ktoś zaczyna narzekać, a ja przechodzę gładko na inny temat. Rozumiecie? Gdzie kupiłeś taką bluzkę? Jakie masz fajne włosy i tak dalej. Nie chcę słuchać. Co ja jestem, śmietnik? Ja nie jestem śmietnik. Rozumiesz? Dbam o siebie. Nie chcę, żeby coś się do mnie przylepiało. Nie chcę się czyścić później. Rozumiecie? Chrześcijanie się nauczyli obmywać krwią Jezusa ciągle. Ale wiecie, że obmywanie krwią Jezusa to jest rzecz konieczna. Jak
tak się pobrudzisz. To się nie brudź. I ciągle się nie myj tą krwią. Rozumiem? Może się nie brudź. Jest taki sposób, nie brudzić się. Grzech nie na śmierć dzieli się na grzechy uczynków i grzechy zaniedbania. Grzechy uczynków to jest to, co robimy. Grzechy zaniedbania to jest to, co mogliśmy zrobić, a nie zrobiliśmy. Nie ma znaczenia, czy błąd popełniamy przez zrobienie jakiejś rzeczy niezbędnej, czy też to, że nie robimy czegoś, co zrobić możemy. Rozumiesz? Często ktoś mnie pytał, czemu to zrobiłeś? Ja mówię, bo mogłem. Mogłem to zrobić, to zrobiłem. I teraz tak, pamiętajcie, że po oddaniu życia Jezusowi Chrystusowi wszystkie grzechy zostały nam wybaczone. Przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. I chrześcijanin musi to wiedzieć. Nie może myśleć inaczej. Świadome, nieświadome uczynków i zaniedbania. Wszystkie. A więc powtarzam jeszcze raz. Przed Bogiem jesteś czysty. 24 godziny na dobę. Choćbyś nie wiem, co na rozrabiam. Nie mieszaj Boga w swoje grzechy. Odsuń to. Grzech to twoja sprawa. Rozumiesz? On dał ci moc, abyś mógł mu się przeciwstawić. To czytałem na początku. On będzie pukał do twojego życia, mówi Pan. Lecz ty masz nad nim co? Panować. Zapanować nad nim. Nie wejść z nim w kooperację, w kompromis, tylko zapanować. Pamiętaj, Jezus na bieżąco chroni nasze dusze i ciała przed świętością Boga, wstawiając się za nami w niebie. Rozumiesz? To znaczy, że żebyś to dobrze zrozumiał, nawet jeśli popełniasz grzech w swojej duszy czy w ciele, to obecność Chrystusa przed Ojcem chroni cię przed niszczącą formą świętości. To cię chroni tam. A więc nie tylko masz to wybaczone, czyli jesteś rozliczony z Bogiem, ale jesteś też na bieżąco ochroniony przed niszczącą światłością Boga wobec w ogóle każdego elementu grzeszącego w twojej duszy i w ciele. To jesteś bezpieczny. Bezpieczny jesteś. Bezpieczny. Bóg, żeby chciał uderzyć piorunem w twoją duszę czy w ciało, to musiałby Jezusa najpierw ubić. Rozumiesz, o czym ja mówię? I to nie dlatego, że nie jesteś z nim rozliczony, tylko tak jak mówiłem o Bogu, to jest świętość. To jest świętość, która nie toleruje nieświętości. Po prostu, nie? To nie dlatego, że on karci, tylko ta konstrukcja nie toleruje nieświętości. Ale Jezus ciebie przed tym teraz chroni, póki masz to ułomne ciało i w ogóle podatną na grzech duszy. Od momentu duchowego odrodzenia posiadamy zupełną władzę nad grzechem. Możemy nie grzeszyć. Rozumiecie? My możemy nie grzeszyć. To jest mało popularna informacja. Ale to jest możliwe. Czyli nie popełniać błędów. W ogóle to jest możliwe dla nas. A gdy zgrzeszymy, możemy zmienić myślenie i działanie i wyjść z grzechu. Czyli wyjść z błędu. Aby konsekwencje zostały odcięte. Te, które już się wyprodukowały, rozumiecie? Możemy, kiedy im się będziemy przyglądać, możemy część z nich wyeliminować natychmiast, a część tych konsekwencji, w których w ogóle się znajdziemy, my zaczniemy się uczyć, jak w nich przeżyć. Ja na przykład musiałem się nauczyć, jak przeżyć z tematem utraty 10 lat życia. Nie cofnę, czyli temat zamknięty. A więc teraz co? Duchu Święty, naucz mnie żyć w tym. A więc moc Świętego Ducha pozwala nam
zupełnie nie grzeszyć, jeśli zgrzeszymy, wyjść z grzechu, tak? I jeśli nastąpiły szeroko pojęte konsekwencje, tak? To umożliwi nam przeżycie w tych konsekwencjach. Nie na poziomie upadku, ale na poziomie w ogóle normalnego życia. Nauczy nas. Jak? Nie wiem. Każdego inaczej. Każdego inaczej. Ale to jest właśnie Święty Duch nas. On nam to zostawił. Nasz Pan. Mamy władzę nad tym. Mamy władzę, aby nie grzeszyć. Mamy władzę, aby wyjść z grzechu. I mamy władzę do tego, aby przetrwać w potencjalnych konsekwencjach. Nad wszystkim mamy władzę. Umiejętności, mądrość. Rozumiecie? Dlatego jest napisane, panujcie nad grzechem. Czyli nad całą tą filozofią zapanujcie. Umiecie to zrobić, możecie to zrobić. To nie jest dla was problem. Dlatego ja na przykład w ogóle nie podchodzę do grzechu jako do takiego czegoś, o grzech, to już koniec. Jaki koniec? Żaden koniec. Żaden koniec. Wielu z was mogło być zdziwionych na przykład moją reakcją, kiedy upadłeś i potem ze mną się kontaktowałeś na przykład i moja reakcja była taka, jakbyś w ogóle nie upadł. Bo ja w ogóle, ty byłeś bardziej przerażony tym faktem, że będziesz mi mówił o swoich upadkach, niż ja w ogóle słuchając tych rzeczy. Bo ja w ogóle wiem, że ty takie emocje masz po prostu, no. Narobiłeś bałaganu i teraz ci wstyd. Rozumiesz? Natomiast ja wiem, że łatwo możesz z tego wyjść. Gdy namierzamy grzech, to nazywamy go po imieniu. Przyznajemy się przed Bogiem do Niego. Uznajemy, że mamy wybaczone. Od razu uznajemy, że mamy wybaczone. Stajemy na Bożej prawdzie, od której odeszliśmy w ów grzech i zgadzamy się z nią w umyśle. W główce się zgadzamy. Tutaj. Rozumiecie? Tam się z nią zgadzamy. Dalej, zaczynamy wyznawać prawdy przeciwne grzechowi. Rozumiesz? Rozchorowałeś się. Zgrzeszyłeś. To jest dla ludzi ciężkie, na przykład rozchorowałem się, zgrzeszyłem. No jak to zgrzeszyłem? Przecież to choroba do mnie przyszła. Nie, nie przyszła do ciebie choroba. Jak do mnie przyszła choroba, ja się rozchorowałem, to znaczy, że ja chorobę przyjąłem. Ja, Arturek Ceroński. To moja zasmarkana sprawa. Ja nie mogę powiedzieć, choroba do mnie przyszła. Bo 2000 lat temu na krzyżu Golgoty zostało to załatwione. Przyszło, zapukało, tak? A Arturek co? Otworzył. Zamiast nad tym panować. Wedle nakazu pańskiego z pierwszej Mojżeszowej. I koniec. I to jest moja wina. Czemu się rozchorowałem? Moja wina. Przychodzę do Boga, to moja wina, że się rozchorowałem. Sorry, tato. Spieprzyłem. Ja mam takie podejście. Ja w ogóle się nie bawię z tym. W ogóle, a choroba przyszła, diabeł. Wiem, że diabeł winny wszystkiemu. Ale to ja drzwi otworzyłem. To mi Bóg... Bóg mi powiedział, Arturek, masz nad tym panować. Panuj nad swoim ciałem, żebyś 120 lat żył na ziemi w ogóle w zdrowiu. Panuj nad nim. Panuj. Więc co robię? Rozchorowałem się, tak było nieraz w moich życiach się rozchorowałem. Przyszedłem, powiedziałem, moja wina. Przepraszam cię. Rozumiesz? Wierzę, że mi wybaczyłeś. Koniec. Uznałem to. I zacząłem co zrobić? Wyznawać jakie prawdy? Przeciwne grzechowi. Jaka jest przeciwna prawda grzechowi pod tytułem choroba? Zdrowie.
zdrowie. W łbie mi się kręciło, miałem czasami 39,5 stopnia, w łbie mi się kręciło, proszę Ciebie, jak się czujesz? Świetnie, rewelacyjnie, lepiej nigdy nie było. Nigdy. I czasami ziemia uciekała, waliłem, proszę Ciebie, ze 2 czy 3 środki przeciwbólowe, żeby usługiwać ludziom. Dlaczego? Bo jestem zdrowy. Bo tak powiedział Bóg. Ja zawiniłem, że się rozchorowałem, ja przyjmuję to na klatę, ja mam to wybaczone, ja mam moc do tego, aby się od tego odwrócić, a więc się co? Odwracam. Odwracam się. Nieraz mogliście mnie widzieć, że mi z nosa leciał mi katar. Jak się czujesz? Rewelacja. Super. Po prostu. Bo razem staję na prawdzie. Na prawdzie. Ja nie staję na kłamstwie, które wpuściłem do życia, tylko na prawdzie. I co? Odważnie wprowadzasz zmiany. Zgodnie z prawdą, którą wyznajesz. Jesteś zdrowy? Do roboty. Boży się to w domu. Rozumiesz, o co chodzi? Gdy trzeba, wyznajemy grzech człowiekowi lub ludziom. Bywa, że trzeba grzech wyznać komuś. Nie trzeba się bać iść wyznać komuś grzech, nie tylko jak popełniłeś grzech wobec kogoś, ale w ogóle komuś wyznać. Iść i powiedzieć do kogoś, słuchaj, zgrzeszyłem. Gdy trzeba przeprosić ludzi. Jeśli zgrzeszyliśmy wobec nich, nie zawsze trzeba ich przeprosić, bo niekiedy nie wiedzą, że zgrzeszyliśmy i nic im przez to nie zrobiliśmy. Sobie narobiliśmy połakanów w głowach tym. Ale jeśli zgrzeszyliśmy i ich skrzywdziliśmy, idźmy i przeprośmy. Gdy trzeba, naprawić trzeba szkodę. Rozumiesz? Nie zawsze trzeba ją naprawić, nie zawsze można. Diabeł też oszukuje ludzi w tych rzeczach. Kiedy przyszedł do mnie człowiek i mówi, mam takie prowadzenie od Pana, żeby, mówi, przyznać się, mówi, że jak tam pracowałem w jednej firmie, to, mówi, ukradłem stamtąd cement. Mówię do niego tak, coś mnie tknęło. Mówię, a w którym ty tam roku pracowałeś? A on mówi, tam w 80. którymś. Ja mówię, ty, jak znam życie, nie ma tej firmy. Co ty gadasz? Chyba mnie tak Pan nie prowadził. Ja mówię, to nie cię Pan nie prowadzi, cię Pan wcale. Na 100% Pan cię w ten cement to nie prowadzi. Na 100% czujesz się potępiony, jesteś tak w ogóle elektryczny i masz niskie poczucie własnej wartości, że bardzo chcesz w ogóle tą rzecz zrobić. Po tygodniu sprawdził, spotkałem z nim na spotkaniu, mówi, ty faktycznie firmy nie ma. Ja wiem co, to był Pan? To nie Pan. Ale bywa, że naprawić trzeba szkody. Rozumiesz? Trzeba naprawić szkody. Czasami. Za pomocą władzy należy zacząć prawidłowo rządzić w dziedzinie, która zgrzeszyła. Musimy ustanawiać rządy. Pamiętaj, jeżeli jakaś dziedzina w twoim życiu zgrzeszyła, to musisz tam ustanowić nowe rządy. Czasami to wymaga nowego sposobu życia, nowego sposobu myślenia, nowej strategii. Są grzechy ogólne i indywidualne. Ogólne to takie, które dotyczą fundamentalnych prawd. Fundamentalnych prawd. A indywidualne to takie, które dotyczą osobiście poszczególnych ludzi. Takie subiektywne rzeczy. A więc na przykład nie wolno porównywać się z innymi, ponieważ to, co dla jednego będzie grzechem indywidualnym, dla drugiego nie będzie indywidualnym grzechem. Na przykład ktoś upatrywał w piciu wina taki relaks. Czyli na przykład pił wino, czy tam jakiś alkohol, bo się po tym dobrze czuł. Jeżeli potrzebujesz wina, czy jakiegokolwiek alkoholu, żeby się dobrze czuć, to jest grzech. Rozumiesz?
musisz uznać to za grzech, że kieliszek wódki, szklaneczka whisky, kieliszek wina, one dają ci, proszę ciebie, relaks. To grzech. Ale jest drugi człowiek, który nigdy nie borykał się z taką rzeczą. I pije wino, dlatego że ono mu smakuje do jedzenia. I on w tym nie upatruje nic. I to nie jest grzech. Rozumiecie? Te dwie osoby nie mogą się porównać. I tak jest w wielu innych rzeczach. Rozumiesz? Będzie osoba w kościele, w naszym tutaj w Europie na przykład, która będzie ubierać się w sposób wyzywający. Wierzący człowiek w Europie w wyzywający sposób. Zależeć będzie temu człowiekowi, aby jego wygląd przyciągał uwagę innych ludzi i przez to ten człowiek będzie podrasowywał swoją wartość. Będzie się ubierał, pokazywał części swojego ciała i tak dalej, i tak dalej. I to będzie grzech. Rozumiesz? Ale będzie kościół na Florydzie, gdzie się przychodzi w bikini na spotkanie. Oczywiście. To jest normalna sprawa. Rozumiesz? Bo będzie kościół na plaży i będą ludzie w majtkach, w stanikach dziewczyny będą chodziły i wszyscy będą wielbić Boga. To będzie czyste. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Nie będzie, ponieważ tam jest, to jest normalna sprawa. Normalna sprawa. I tych rzeczy nie wolno porównywać do siebie, nie? W ogóle nie wolno tego porównywać. Nie wszystko jest dla każdego grzechem indywidualnym. Bo grzechy ogólne są dla wszystkich takie same. Czyli występowanie przeciwko prawdom Bożym. Fundamentalnym prawdom Bożym. Ale są indywidualne rzeczy. Indywidualne. I nie wolno takich rzeczy mówić, bo wiesz, bo ja tak nie robię, to też tak nie rób. A nie, dlaczego? A dlaczego on tak nie robić? Ty nie robisz, bo masz patologię w głowince jeszcze, a ja nie mam. Rozumiesz? Pamiętajcie, nie pozostajemy w najmniejszych grzechach. Eliminujemy rzeczy do końca. Przez innych ludzi nie podchodzimy do siebie. Czyli nie przyglądamy się innym ludziom, rozumiecie? Tylko przyglądamy się sobie. Nie patrzymy, bo on to ma, taki grzech, to ja też mogę. Nie, nie możesz. Ale on jest ze mną w kościele i siedzi obok i on ma. I on tam go nie załatwia. Ty załatw. A ty załatw. A ty załatw swój grzech. A brat będzie, czy siostra musiał załatwić swój. Rozumiesz? Zajmij się swoim grzechem. I ostatnia rzecz, w ocenie sytuacji wobec innych ludzi, pamiętajmy, że zawsze musimy najpierw widzieć człowieka, a dopiero potem potencjalny grzech. Bardzo ważne to jest. I nigdy nie wolno nam od tego odejść. Zawsze pierwszy jest człowiek. To, czego uczyłem na wczorajszych warsztatach, ci z was, którzy byli komunikacyjnych, na temat zorientowania na drugiego człowieka, to jest mega istotna sprawa. I ktoś, bardzo proszę, żebyście to oglądali, jak to będzie nagrane, bo to są bardzo ważne rzeczy, bo to nie może nam w ogóle to się zachwiać. Rozumiecie? Wstańmy, proszę. Choć ja modlę się za chwileczkę i dziękuję Tobie, Boże, za Twoje słowo. Za słowo, które przychodzi do życia człowieka i przynosi wolność, zmianę i siłę. Dziękuję Ci, Święty Duchu, za to, że obrazujesz nam rzeczy takimi, jakimi one są. Ojcze, ja chcę, żeby te słowa, które dzisiaj były wypowiadane, przenikały ludzi i doprowadzały do tego, aby ich życie było podnoszone jeszcze wyżej. Aby życie każdego z nas, Ojcze, było jak życie Pawła, prawdziwym logosem. Ojcze, ja modlę się o to w imieniu Jezusa.